Cześć, witajcie z tej strony Felix. No a dzisiaj kolejny odcinek z filmu na kanale. Czekajcie, jedna ważna rzecz. Dobra, drzwi zamknięte. Jak widzicie, zaczynam na nowym save'ie, ale to tylko po to, żebyśmy ten mieli ułatwienie. I dzisiaj jeszcze trochę się zajmiemy może pracami polowymi. Pokażę wam mały skrypt. Spokojnie, to jest tak jakby co staje na modach. Dam sobie tyle powinno starczyć. Ach, jak ja dawno nie grałem w 19. Więc zaczniemy sobie może od kupienia terenu pod gospodarkę. Czy mogę sobie tu elewator kupić? Nie. Może jakieś tutaj poletko. Co jeszcze? Laska nie będziemy żadnego jak na razie kupować. Tartaku nie. Tego terenu nie. Ten teren jest nam tutaj zbędny, ten przy rzece. W końcu ja nie będę robił żadnej wycinki. Albo gdzieś tutaj zbuduję ten gospodarstwo. Bo taką mam zagwozdkę małą, czy tutaj budować, gdzie jest domyślnie. Czy wyciąć kawałek lasu. Wykarczować i ten. Albo, nie no, postawię to przy 13. Teraz maszyny. Ja tutaj będę też grał na maszynach z modów, czyli te ciągniki no oryginalne będą trochę odkładane, ale będę korzystał z maszyn z DLC. Czekaj, ulepszy go sobie, ile będzie miał wtedy, kurde. Czego? No, może być. 670 koni. Piechotą nie chodzi. Z błotnikami. A, to z błotnikami. Dobra, 550. Ty, to chyba jest jakiś... Ty, to mi przypomina Władmirca. Nie no, to jest zdecydowanie ten Władmirec. Jakiś średni się też przyda. No ja niestety DLC klas nie mam. Czyli w zasadzie... Posilę się może tym JCBikiem, chociaż nie. Jeszcze, się zobaczę, jak na razie wezmę sobie te Valtre. Ulepszoną... to tylko będzie, że klasowym, czy takim? Dzięki. Oho, pierogi przyleciały. Żartuję, to tak naprawdę tylko tam jest szybkie przenoszonko. Serio, to jest kolor klas? Tak mi się panie i panowie nie wydaje. No, ten biały to ja znam. Wiem, jaką zrobię Valtre. Taką łuka czerwoniutka, jaka mi się podoba. No, okien to nie. O! Co jeszcze? No wiadomo jak. Czekaj, który to ja miałam kupić? Kultywator. Kurczę, zapomniałam. Chociaż nie, kultywator mi będzie zbędny. Wezmę sobie takiego... Co? To takie małe będzie. A kurczę, nam od chabie wyglądało na większe. Oszukali! Jarzech został oszukany. Teratara. A, na szczęście mamy lekko przesadzone DLC Bergold. Co ja bym bez tego DLC zrobił? I wezmę ten no, chyba największy zestaw, bo on będzie najrozsądniejszy. Uwielbiam maszyny z DLC Bergold. To są moje ulubione w ogóle zestawy siewne. Co jeszcze trzeba kupić? A nie, pług, nie, choć pług po co mi? I to trzeba header kupić. Puknij się jeszcze, kombajn. Nie będę zaczynał od jakiegoś przesadzonego. Myślę, że na początku taki... No, taki będzie spokojnie.
Na tych Michelina wygląda fajnie. A Michelin ma większą konfigurację, tutaj tylko gąsienicę mu założę. No na tych gąsienicach tak wygląda tak słabo. PS, sorki, że dawno odcinków nie było, ale miałem zawrót głowy! Po co mnie to kurczę? To też nie. O, no tak, fajne ciężarówki. Fajne ciężarówki. A jak to tu w środku? Patrzcie, jak sklep FS jest pobugowany. Nie, czekaj. Co? 500 kunia? A te 875, kurde. To ci to spokojnie może być drugim ciągnikiem. A to ile? 500 też. Matko Boska, Matko Boska Krakowska. Co? Sorki. Matko Boska. I no coś czuję, że mi nie starczy już dwie te bańki. Bańki? Tak, poszły. A no tak. Trzeba też kupić biela rycz. I ja postanowię. Czekaj, czekaj. Wait, wait, wait. Ja... Wezmę tego do Square Bellsów. Okej, tak ona może być. Coś czuję, że mi to nie starczy. Teraz gospodarstwo. I Kai, ja to postawię pytanie. Kai to postawić. Kai, ja to postawię. Kai to postawić pytanie. Oho, już się zbliżam do mojej gospodarki. Jestem niedaleko gospodarki. No, przynajmniej... Heder, kup do niego, co za... Taki to trochę przymały ten skrawek terenu. Wiem, pobawię się w przekształcenie. Schowaj tę mapkę. Czy nie zauważyłem, że gram bez okna? Czym to się zwiększało? Okej. Spła. Nie no, ja. Nie wygłoć tylko czany. Wyrównaj gdzie było. Dobra, to jestem. Dlatego nienawidzę. Jak ja nie lubię pracy z tym terenem. Dobra. Nie, szupy nie będę silos. A gdzie ja taki duży będę stawiał?
co jeszcze? O. Ta gospodarka będzie taka mała, że ja strach się bać. Dobra, teraz tak. Wybierz tekstury. Czym się zmieni teksturę? A. A myślałam, że Shift Tab tutaj będzie pomagał. Bo teraz mam wyłączone nakładki Steam'a. Jakbym miał włączone, to byście widzieli coś, czego nie powinniście. A! Czekaj, co, trochę to się zmniejszy. Ej, czekaj, kierowca Ameryki. Troszkę to by tu. Nie cierpię kształtować terenu. W końcu się jakoś. Niech nie chwal dnia przed zachodem słońca. No! Ach, zapamiętać nie drzeć mi się. Dobra, będzie tak już. O, bo pierożki mi tu stygnął. Dobra, może być. Czekaj, przełącz na pociągi, przełącz na pociągi, gdzie to było? Kadem słat. Przełącz o. Czekajcie, gdzie to było? Dobra, będzie. Wow. Ruchome jest. A to tu jest są drzwi. O, czy jest dachowe? Ach, nie ma jeśli zewnętrznego. To pod tym względem taka lipa. Aj, autoload miało być. A dobra, jest autoload. Trochę jest przechłodno na tym Ravenporcie. To jedziemy. To jest taki no drugi Big Bad. Kurczę, on nie ma zaczepu takiego zwykłego. Jasna, nie tylko. Ej, no, co jest, czucze? Nie cierpię. Ale automatyczne podczepionko są match. A PTO to. A czekaj, tu nie wymaga PTO. Wow, ty, no taka brona. I teraz patrzcie, jak zrywać asfalt porabnik. Bierzesz kultywator, dosyć mocno ty. Bo będzie. Ty, to jedzie 20 na godzinę. Matko, choć to.
Z tym można by jeździć po moim osiedlu, ale nie, bo jest to za ciężkie. Już by się nawierzchnia pewnie dawno by złamała. O czym to Jerzech miał mówić? Ła! Ła! Dlatego nie za bardzo lubię sterować pojazdami przegubowymi, ale nic! Przecież na to się pisałem. Patrzcie, czym jadę, taki mocarz. Normalnie jak Fernando de Mechanica w Mainz Amerikar. Jest swoją drogą go, według mnie przynajmniej, najgorszym autem w całej grze. A dlaczego? Gdyż ma tak po prostu tą zbieżność, nim się w ogóle nie da jeździć. Mi się w ogóle nie da jeździć, ma tak zwaloną tą zbieżność. Nawet jakby oddał go do mechanika, to i tam zrobił wheel adjustment, to nawet nie ma co zbierać, żeby tym jeździć. Wlew paliwa jest ukryty, co czyni to najgorszym pojazdem świata dostępnym bez większego prawa jazdy, czyli na kategorię B. Nie pamiętam, czy to na kategorię B, czy... Wy napiszcie w komentarzach. Na pewno na kategorię, która nie wymaga, którą nie możemy jeździć pojazdami wolnobieżnymi. Czyli takimi, no, ciągnikami. To nie umie. Czyżby Giants zrobiło jeszcze update do mojej łatki? Nie, to niemożliwe. To jest... A może jednak, bo zakończyli chyba wsparcie. Jakby to były okienka, to by miało już zakończone wsparcie. A nie, bo każde okienka mają po 10 lat, a nie 2 lata. Wtedy by te Windowsy się sypały jak cukierki po papierkach. Papierki po cukierkach, nie cukierki po papierkach. To trzyma papierki w cukierkach. Ach, nie cierpię tego podpinać. Wiem, Ino, zrobię takie cudo na kiju. Co trąbisz, gościu? Coś ci nie pasuje? Masz jakiś problem? Aba, masz dziadek jakiś problem? A masz kopniaka. Może go... Paszoł! Ej, Giant! Co to ma znaczyć? Ej, no co jest? Do kaczuchy jasnej. Kurde! Czekaj, no i Felix, bo zobaczy, bo ściągnie na ten film i będziesz miał karę. Nie wiem, że są w BM. WTF? A czekajcie.
Dobra, tyle powinno starczyć. Coś ten rolnik chyba nie jadł śniadania. Ja przynajmniej jadłem. Te, gościu! Nie śpiesz się, bo w rowie wylądujesz. Jezu! Nie widzisz, że roboty drogowe! A masz znakiem! Przyjmij mój znak na znak! Ciekawe, co to było za znak, oj. Speed limit. A ty co, Kolombo, masz jakiś problem? Ha! Damage so much. Nie. Ten program wymknął mi się spod kontroli. A za chwilę skończy mi się czas antenowy. Jeśli nie pchnę pracy akcji do przodu, mogę stracić pramce. I nie dostać wypłaty na chwilę uczaka. Potrzebuję mieć 1000 subów. Także... Nie, czekajcie, to nie działa. Bez na 1000 subów szykuję nie coś specjalnego. Więc chyba warto. Ledwie do 1000 subów. Jeszcze daleko. Jakbym nie wziąć tego Kolombowi kanał, będzie fail. I potem będę musiał prosić YouTube, żeby mi to czymś ciągnęli. Pchaj to tym! To jest zwykły złom. Czyli ten złom w ogóle. Ja wiem, co to ten złom mi od. Kto mi tu pisze na Facebooku? Mąż jasna! Oj, kapsleka. No! Perkele! Perkele! Serio? Serio, to mnie przerasta. Ja te chamskie to. No nie no. No nareszcie mogę to. Nareszcie mogę to jak normalny człowiek. Uwaga, ciężki transport jadzie! Wait! Stop holabasta, to ci ja powinienem to zrobić inaczej, ja złamałem teraz przepisy! Przecież trzeba zrobić ten! Przecież jeszcze trzeba to przetransportować jak należy, nie jak... A nie na... kupiłem to! Też ten ciągnik jest za ciężki, by po naszych drogach jechać. Uwaga, jedzie pogotowie drogowe. Sunąć, muszę pogotowie drogowe tu jest. Uwaga! Jedzie pogotowie drogowe. Uwom drogówka! Upaszo! Krzyk mi stąd! Nie, ja...
wyłączam ten walony, ten głupi ruch uliczny. Bye bye. Nie podoba ci się film? Pa pa. Nie podoba ci się maskotka? Nie podoba ci się szef? Pa pa. Pamiętajcie, sztywniaki, jak to się robi. Do widzenia. Znak wyłamałem, jestem niegrzeczny. Ej, czekaj, ja stoję w na torach. Ja stoję na torach, bo cię zabiją. Pociągi głupie. Pociągi w Polsce. A nie, to nie jest Polska, nie Europa, to jest... Jesteśmy za oceanem, Boże, jesteśmy za oceanem. Mamy tu inną skalę, strefę czasową. No! No i teraz to jest przetransportowane tak, jak należy. To jest tylko włączamy kogucika. I jedziemy. Dobrze, że nie wiozę tego z siewni, z agregatem, bo byłoby w ogóle po mnie. Jedź ile bestia da... Nie no, tu się przyda pomoc drogowa. Serio, ten ciągnik tak go obciąża. Ja się wał? Serio? Ty! Co tam się do świętego tego? Do Huberta świętego stało? Co to się stanęło? Co to się stanęło? Czyżby... Nie! Czy ten materiał będzie trwał wieczność? Nie! Uwaga! Pogotowie drogowe jedzie! Uwaga, sztywniaki, bo pogotowie drogowe jedzie! Włącz te sztywniaki! O jedź, ile maszyna dała! Jedź! Pasz, bo na sygnale jadę. Ijo. W końcu jedzie tym jak należy. I takie nagle. Wypadek przy prawdy! I takie... Oj, satana, wypadek przy pracy! O nie, wypadek! O nie, perkele! Perkele, czy ja utknąłem? O nie no! Kochani, nie rób. O kurde! Nie, ten... To nic. Co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.